Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zaś rzekł: Wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Trędowaci, widząc Jezusa, stali z daleka od Niego. Obawiali się zbliżyć, byli nieczystymi. Czyż nie dostrzegamy często w naszym otoczeniu ludzi, którzy wiedzą, iż my znamy ich historię życia? Oni są jakby naznaczeni, napiętnowani, określoną opinią, a co za tym idzie, nawet pewną ludzką pogardą. Bo człowiek, który popełnia grzech, jest nieczysty. A któż z nas nie grzeszy? My wszyscy jesteśmy nieczyści. My się uczymy żyć zarówno z własną grzesznością, jak i z grzesznością tych, których spotykamy. Jezus, rozmawiając z nimi, zbliża ich do siebie, staje blisko. Jakie to jest ważne, kiedy nie ma we mnie jakiejś pogardy wobec człowieka, to on się zbliży. Dlatego, że ja swoją akceptacją zbliżam się do Niego. I ta bliskość jest zawsze uzdrawiająca. My wyczuwamy, kto nas przyjmuje, a kto jest dla nas, odnosi się do nas z obojętnością. Kiedy ktoś nas akceptuje, przyjmuje takimi, jakimi jesteśmy, wówczas on się przyczynia także do naszego uzdrawiania. Ci trędowaci zaufali słowu Jezusa. Oni poszli do kapłanów, żeby się im pokazać. I to zachowanie zgodne jest z tym, co mówi Bóg. Jeżeli my czynimy to, co mówi Pan, doznajemy uzdrowienia. Jezus odpowiada na ich prośbę, która brzmi następująco: ulituj się. Zobaczmy, że ulitować się to okazać miłosierdzie. My się niejednokrotnie źle czujemy ze sobą, w swoim życiu. Między innymi dlaczego? Dlatego, że nie litujemy się nad tymi, którzy w sposób bezsłowny nas o to proszą. Czasem spojrzenie, czasem jakiś gest jest wołaniem: zrozum mnie, okaż mi swoją życzliwość, to mi bardzo pomoże. Nigdy nie powinniśmy odmawiać proszącym, świadomym dramatu własnej nieczystości. Ci trędowaci żyli z daleka od swoich, z daleka od świątyni. My możemy sobie też często sami nie uświadamiać naszej nieczystości. A jak można zrozumieć, że jesteśmy nieczystymi? Żyjemy z daleka. My żyjemy na dystans, na przykład do modlitwy, albo na dystans do uczestniczenia pełnego w Eucharystii. Na przykład nie przyjmujemy Komunii Świętej. To są między innymi znamiona naszej nieczystości. Idąc za Słowem Jezusa, my doświadczamy wolności od zła, wolności od paraliżującego lęku. Kiedy człowiek żyje w nieczystości, to on się boi, że ktoś z najbliższych ją odkryje, pozna. Pamiętam jedną z dziewcząt, która mówiła: proszę księdza,
Ja mam takie wrażenie, jakby wszyscy, których ja spotykam, wiedzieli o tym, co ja robię w czterech ścianach mojego pokoju, kiedy przychodzi już wieczór. Takie mam odczucie. Potrzeba chodzić ze Słowem Jezusa w sercu, aby ono zostało oczyszczone. A wówczas wszystko staje się inne. Inaczej odbieramy spojrzenia najbliższych, inaczej odbieramy ich słowa. Kiedy czujemy się nieczystymi w sercu, wówczas my często interpretujemy słowa innych osób bardzo niekorzystnie dla nas. My wmawiamy innym, że oni nam ubliżają, że nas upokarzają. Niosąc Słowo Jezusa w sercu, my doświadczamy oczyszczenia z tego, co było przyczyną oddzielenia naszego od Pana. I tym, co oddziela od Boga, ale także od człowieka, jest nieczystość. Zobaczmy, że my się często nie potrafimy porozumieć, mówiąc wprost, dogadać z innymi. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w nieczystości wewnętrznej, a ona jest brakiem wolności. Człowiek nie jest przejrzysty, coś ukrywa, coś kombinuje. To jest wyraz bycia nieczystym. I prawdziwe, pełne oczyszczenie człowieka dokonuje się w jego sercu. Najpiękniejszym sposobem, miejscem na oczyszczenie jest sakrament pokuty i pojednania. I to oczyszczenie serca ujawnia się w postawie wdzięczności, w postawie skruchy, oddania siebie Bogu. Jak masz czyste serce, to jest w tobie silne pragnienie, autentyczne, które prowadzi cię na spotkanie z Bogiem w modlitwie. Jak jesteś nieczysty w sercu, modlitwa dla ciebie jest ogromnym ciężarem. Do niej musisz się przede wszystkim zmuszać, nakłaniać, wyznaczać czas. Kiedy człowiek jest czysty w swoim sercu, wówczas modli się nieustannie.